W ubiegłym roku było podobnie. Finał Talentiady też odbył się nad Zalewem na Borkach, a jego organizacją zajęła się także Akademia Tenisowa Masters. Ale wyniki okazały się inne. Tytułu broniła drużyna klubu AG Chorzowska Tenis Radom. W tym roku Chorzowska też awansowała do finału, ale na tym skończyły się sukcesy tej drużyny. Zespół chorzowski musiał zadowolić się 12. miejscem. W finale walczyli też gospodarze imprezy, czyli reprezentanci Akademii Tenisowej Masters. Zajęli oni 8. miejsce. Tym razem mistrzowski tytuł wywalczyły dzieci z AZS-u Poznań. Ich drużyna nosiła nazwę Błyskawice. Drugie miejsce zdobył Tiebreak Warszawa, a na trzeciej pozycji zakończył zawody Break Warszawa. Wystartowało 16 zespołów. Talentiada to zawody, w których drużyny dzieci rywalizują w 4 blokach konkurencji: sprawnościowych, gier zespołowych, paratenisowych i tenisowych. W drużynie są 2 dziewczynki i 2 chłopców. Można korzystać też z rezerwowych.